i dzisiaj walczy w Krajowej Lidze Zapaśniczej dla Poznania. Bardzo ważna walka. Tak, bo mamy trzy pojedynki do końca. Bydgoszczanie prowadzą 6 punktami i potrzeba minimum 2 walk, żeby Poznaniacy wyszli na prowadzenie. Także jeśli by Bydgoszczanka odniosła zwycięstwo, to już jest praktycznie po meczu. Agnieszka zaatakowała i pierwsze 2 punkty na jej konto. Wybroniła. Nic tutaj z tej akcji nie będzie. Wznowienie walki w stójce. Paulina Kont na całą swoją zawodniczą karierę związana z jednym klubem, z klubem z Koronowa. Dla tego klubu zdobywała i zdobywa medale z różnej rangi zawodów. Jest medalistką Mistrzostw Polski praktycznie w każdej grupie wiekowej. Kadetów, juniorek, seniorek i młodzieżowców. Kolejne 2 punkty do Agnieszki. Tak, 4-0 dla Agnieszki, jeszcze Kordus. Agnieszki nie trzeba wielce przedstawiać. No, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich z Pekinu. Pierwszy medal dla zapasu kobiet. Dla Polski. Wiele sukcesów w Polsce. Tak, to był ten pierwszy medal też dla polskich zapasów po Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku. Potem na przykład worek medali Igrzysk Olimpijskich otworzył. Zaczęła go właśnie Agnieszka jeszcze Kordus, potem był Damian Janikowski, a ostatnio w Rio Monika Michalik. I kolejne 2 punkty dla Agnieszki. Stan walki, stan pojedynku 6-0. Kolejne punkty. Agnieszka cały czas atakuje. No, Agnieszka dąży do tego, żeby ta walka skończyła się już w pierwszych 3 minutach, z tego co widzimy. Dwie sekundy do końca pierwszej rundy. Prowadzenie Agnieszki Goszczek-Kordus 8-0. Kolejne punkty na konto Agnieszki. Już jest przewaga. Tak, 12-0. No niestety, nie udało się Paulinie dotrwać do końca. Wygrywa swój pojedynek Agnieszka Wieszczek. Odrabia straty w meczu. Stan meczu, stan pojedynku 15-13 dla Bydgoszczy. Bardzo cenne zwycięstwo tutaj dla zespołu z Poznania.